Dobry wieczór, Ryszard Gromadzki w punkt. Dziś w punkt będziemy próbowali trafić z panem Jarosławem Guzym, komentatorem politycznym, ekspertem do spraw międzynarodowych. Witam, dobry wieczór. Dobry wieczór. Przez Stany Zjednoczone przetacza się, chyba można tak powiedzieć, rebelia społeczna. Od 8 dni, czyli od momentu śmierci wskutek brutalnej interwencji policyjnej jakiego George'a Floyda, czyli czarnoskórego mężczyzny w Minneapolis, zamieszki przybrały zupełnie bezprecedensowy charakter. Chciałbym pana spytać, czy to nie jest pewna kulminacja historycznej sekwencji, która zaczęła się ponad 50 lat temu, całą kampanią walki o prawa czarnej społeczności w Stanach, a później wielkim fermentem związanym z kontrkulturowym, młodzieżowym buntem przeciwko wojnie w Wietnamie. Potem mieliśmy całą tą poprawnościową rewolucję, która przeszła przez Amerykę, przez instytucje. I czy to, co się dzieje dzisiaj na ulicach amerykańskich miast, finałem tego całego procesu, nie będzie powstanie jakiejś nowej, innej Ameryki, w każdym razie Ameryki zupełnie innej od tej z naszych wyobrażeń. Jeśli pan pozwoli, ja odwołam się tylko do takiej sfery gestu. Jest takie ikoniczne zdjęcie przedstawiające dwóch amerykańskich sprinterów, Johna Carlosa i Tommy'ego Smitha, którzy przyjmują medale olimpijskie na olimpiadzie w Meksyku w 1968 roku, mając charakterystyczne geście wyciągnięte, zaciśnięte pięści w czarnych rękawiczkach na znak solidarności z czarnymi, panterami, taką organizacją, która była zaangażowana w walkę o prawa i czasami walkę bardzo radykalną. O właśnie, widzimy to zdjęcie. Kilka lat temu taki zawodnik Ligi Futbolu Amerykańskiego, Colin Kaepernick, przestał stawać podczas amerykańskiego filmu, zaczął siedzieć, później klękać, dystansując się od tego hymnu, twierdząc, że nie może demonstrować w ten sposób w momencie, kiedy łamane są prawa czarnej społeczności w Stanach. Dzisiaj widzimy ludzi klęczących na ulicach amerykańskich miast. Widzimy klęczących policjantów, o czym przeczytaj za chwilę. Ale pytanie brzmi, czy rodzi się jakaś inna Ameryka od tej, którą znamy? No po pierwsze, dzisiejsza Ameryka jest inna niż ta z lat 60. z okresu bardzo burzliwego dla Stanów Zjednoczonych. Między innymi ten ruch praw obywatelskich, desegregacja, w gruncie rzeczy podstawowe uporanie się z problemami rasizmu w Stanach Zjednoczonych, rasizmu występującego zresztą w formie prawnej. To był taki relikt, który rzeczywiście ciążył na amerykańskiej demokracji. Zdawano sobie z tego sprawę. No, przecież nasz i amerykański bohater Tadeusz Kościuszko zdawał sobie sprawę po prostu, jak to jest niezgodne z fundamentami, na których powstały Stany Zjednoczone tak naprawdę. Ale żeby nie robić za długiego wykładu historycznego, różnica jest ogromna, ponieważ ten ruch obywatelski w latach 60., a temu ruchowi towarzyszyły również takie przykre zjawiska społeczne jak bunty i zamieszki w czarnych dzielnicach, w dużych miastach. To były takie zjawiska, które naprawdę skalą przyćmiewają wszystko, co się działo zresztą w ciągu ostatnich dni w Stanach Zjednoczonych, bo skala, jeśli chodzi o ilość protestujących, poziom dewastacji też jest zupełnie inna. Ten ruch doprowadził w gruncie rzeczy do przełamania tych barier w ogromnej części. I to nie znaczy, że problem rasowy nie pozostał w Stanach Zjednoczonych. On pozostał, oczywiście został głównie w głowach ludzi, co tu dużo mówić, ale też został w zupełnie innym miejscu, bo Stany Zjednoczone już teraz są inne. Jeśli chodzi o emancypację czarnej społeczności Stanów Zjednoczonych, to ona w ogromnej mierze się dokonała. Ale przecież mieliśmy dekady polityki afirmatywnej, ogromnych pieniędzy lokowanych w ramach tej polityki właśnie adresowanych do czarnej społeczności w Stanach. Zgadza się. I część z społeczności murzyńskiej w Stanach Zjednoczonych z tego skorzystała zdecydowanie. W tej chwili mamy do czynienia rzeczywiście ze zjawiskiem murzyńskiej klasy średniej. W tej chwili nie jest problemem zobaczenie na najróżniejszych stanowiskach publicznych, ale również w firmach prywatnych osób o czarnym kolorze skóry. To jest coś, czego nie było rzeczywiście w latach 50-tych, 60-tych. To się stało. Natomiast
spora część, trudno ocenić jak duża, ale naprawdę spora część, jeśli nie większość czarnej społeczności, pozostała tam, gdzie była, niewiele się posunęła naprzód. I z tego punktu widzenia, no, te czarne dzielnice w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza w dużych miastach i szczególnie na północy zresztą, bo to są duże różnice regionalne, a mówimy o zamieszkach, które zaczęły się w Minneapolis, czyli w jednym z najbardziej białych stanów w swoim czasie. Minneapolis w końcu lat 50. było zamieszkane przez 98% białej populacji. To głównie potomkowie niemieckich, skandynawskich migrantów, z domieszką również Polaków zresztą. I tam problemów rasowych nie było z natury rzeczy. W tej chwili populacja afroamerykańska, jak to się teraz elegancko mówi, to jest 15%. I oczywiście problemem są te murzyńskie dzielnice, które są oazami biedy, rzeczywiście. Przestępczości i narkotyków. Przestępczości i narkotyków, tak, to są po prostu dzielnice. Przy czym w przeciwieństwie do tak zwanych dzielnic zakazanych w miastach zachodnioeuropejskich, głównie tu chodzi o getta muzułmańskie, policja tam wchodzi jednak. I tu zderzenie policji z tą czarną społecznością, no, ciągle owocuje takimi przypadkami bardzo przykrymi, jak śmierć na przykład, no, która niewątpliwie, to jest jasne, że nastąpiło złamanie prawa przez funkcjonariusza policji. Wszystko było zresztą jasne od początku. Jedno nie jest pewne. Bo dlaczego ten proces w takim razie jest wyjątkowy? Bo przecież przypominam sobie sprawę na przykład motocyklisty Rodneya Kinga sprzed prawie 30 lat z Los Angeles, która też doprowadziła do takiego, no, tumultu społecznego, przynajmniej w czarnych dzielnicach w Stanach, ale to udało się ugasić. Teraz mam wrażenie, mamy do czynienia z ruchem o nieco innym charakterze. Co napędza ten proces? Dlaczego w tym proteście uczestniczą również biali ludzie, przedstawiciele innych społeczności, innych kultur? To jest taki wielorasowy protest. No to nie jest tylko wielorasowy, to jest, przepraszam, międzynarodowy protest, bo jeżeli również odbywają się demonstracje w Nowej Zelandii przed ambasadą amerykańską, jakiś idiota zdołał pomalować pomnik Kościuszki w Warszawie na wzór dewastacji, której dokonano w Waszyngtonie, to znaczy, że problem jest dużo szerszy. I oczywiście nie dotyczy problemu rasowego w Stanach Zjednoczonych, bo jeszcze dodam do tego reakcję opinii światowej. Już pomijam groteskowe fakty polegające na tym, że w sprawie rasowego prześladowania Murzynów wypowiadają się Chiny i Iran, prawda? Iran, w którym niedawno policja zastrzeliła po prostu antyrządowych protestujących w ilości 200 osób, a niektórzy mówili o dużo większej ilości. Nie wspominając już o Chinach, akurat chodzimy, prawie jesteśmy w wigilię rocznicy, tak, masakry na placu Tiananmen. No oczywiście, więc ale zachodnia opinia publiczna, no przepraszam, oficjalne stanowisko zajęła na przykład Unia Europejska ustami Josepa Borrella, wyraziła zaniepokojenie sytuacją w Stanach Zjednoczonych, a mówimy cały czas o jednym incydencie. Takich incydentów za czasów prezydentury Obamy, dwie kadencje, było kilka. Kilka śmierci spowodowanych przez policję, nieuzasadnionych, bardzo różnie pod względem prawnym je oceniano oczywiście. Użycie broni przez policjanta wobec nieuzbrojonego właśnie nastolatka murzyńskiego. Takie mieliśmy przypadki. Natomiast tutaj mam do czynienia ze zbiorową histerią. Histerią, czy wejdę w słowo, panie Jarosławie, czy histerią, czy również inspirowanymi, koordynowanymi akcjami obliczonymi na potęgowanie chaosu? Jak pan wie, Donald Trump bardzo mocno adresował oskarżenia kilka dni temu wobec grup anarchistycznych. Mówię na przykład o Antifie, które, jak wskazują informacje z różnych amerykańskich miast, odgrywają istotną rolę w tych protestach, demonstracjach, tworząc właśnie ów chaos. Znaczy, jeżeli popatrzeć na te demonstracje, to widzimy bardzo wyraźnie, że jest tam część protestujących, która po prostu, u których ten ponury fakt zabójstwa przez policjanta murzyńskiego obywatela amerykańskiego, no po prostu emocje pobudziły do działania i postanowili wyjść na ulicę. Ale błyskawicznie dołączyły do tego dwie grupy. Jedna to ekstremiści, o których pan teraz wspomniał. Ekstremiści nie tylko lewicowi zresztą, bo jak się okazało, te protesty stały się okazją również dla też antyrządowych, ale ultraprawicowych ugrupowań, które też zachęcały do demonstracji, brały aktywny udział, to zostało wykryte. Więc mamy ekstremistów z lewej i z prawej strony, których dążeniem jest chaos i użycie przemocy jest celem samym sobie.
A jeszcze do tego dochodzi bardzo istotny element, bo przecież widzimy, że tym protestom regularnie towarzyszą akty wandalizmu, grabieży, podpalenia i tak dalej, i tak dalej. Więc włączyła się to po prostu normalna przestępcza subkultura. W samym Minneapolis gangi są liczone na około, czarne gangi, na około 1000 osób. Wiemy, że niektórzy wśród protestujących używają broni. Strzelano do policjantów. Policjantów rannych w tych zamieszkach, w rozmaitych miastach jest bardzo dużo. To jak wytłumaczyć w takim razie te gesty, które obserwujemy w ostatnich dniach w amerykańskich miastach klęczących policjantów? Rozumiem, nakłada się z tą narracją o winie białych, białych przywilejach, bo takie hasła padają, ale tego rodzaju bardzo szczególne happeningi dzieją się teraz, dzieją się w różnych miastach. Wydaje mi się, że to jest dosyć bezprecedensowe zjawisko, pokazujące jednak na pewną erozję, jeśli chodzi o amerykańskie państwo. Ten bunt ze strony gubernatorów, którzy odrzucają sugestie prezydenta Trumpa o to, żeby wprowadzić gwardię narodową. Mówię przede wszystkim o demokratycznych gubernatorach, którzy nie decydują się na takie zdecydowane rozprawienie się również z tymi uczestnikami rozruchów czy protestów, którzy nastawieni są wyłącznie na grabież czy demolowanie. Dlaczego tak się dzieje? No tak, mieliśmy różne podejścia tutaj. Pamiętajmy cały czas, że mamy do czynienia z policją, która jest rządzona lokalnie, na poziomie stanowym czy na poziomie miejskim, przede wszystkim tak jak Minneapolis. Notabene władza federalna, Donald Trump, że on nie jest szefem wszystkich policji w Stanach Zjednoczonych. Policja federalna to jest coś zupełnie innego, nie ma nic wspólnego z tymi incydentami, które miały miejsce zarówno w Minneapolis, jak i wcześniej. Różne były reakcje. No, między innymi doszło do awantury między demokratami, bo przecież gubernator stanu Nowy Jork Cuomo skrytykował burmistrza Nowego Jorku za właśnie brak zdecydowanej reakcji i zaproponował użycie swoich własnych możliwości w tej dziedzinie wsparcia policji nowojorskiej. Ale wracając do pana pytania o te gesty klękania, one oczywiście różnie mogą być interpretowane, ale generalnie rzecz biorąc, wielu policjantom, myślę, że en masse, w większości ogromnej policjantów, dla nich ważny jest przekaz, że oni nie są wrogami tych, którzy protestują. No i to jest prawda, bo przepraszam, policjant Stanów Zjednoczonych, pamiętajmy, że to jest państwo demokratyczne, to nie jest instrument opresji, to jest instrument utrzymania porządku publicznego, to jest normalna policja, niezależnie od wszystkich nadużyć, które się zdarzały, zdarzają i mogą zdarzyć. Ale czy takie gesty nie ośmielają ekstremistów, nie są wyrazem jednak słabości państwa? No jest pytanie właśnie, czy one są właściwie interpretowane. Przez część protestujących są interpretowane właściwie. Mieliśmy takie przypadki, kiedy doprowadzało to do wygaszenia demonstracji, w sensie jej agresji i tak dalej. Ale mamy do czynienia również z sytuacją, kiedy to ośmiela, no zwłaszcza te grupy, o których mówimy, nienormalnych protestujących, ale właśnie te elementy, które te demonstracje dominują i potrafią doprowadzić do takich skandalicznych wybryków, na które policja czy Gwardia Narodowa muszą reagować. I o tym, o reagowaniu na te zjawiska mówił Donald Trump. Przecież nie mówił o pacyfikacji pokojowej demonstracji w momencie, kiedy mówił, że może być użyte nawet wojsko, jeżeli będzie potrzebne. W myśl zresztą bardzo starego prawa, które w Stanach Zjednoczonych obowiązuje, niewiele młodszego prawa od konstytucji amerykańskiej. Ale tutaj jeszcze wróciłbym do wątku, o którym pan mówi. To trochę łączy się z tymi gestami. To znaczy pytanie o dyktat poprawności politycznej, który wpływa na między innymi nieadekwatną skalę tego, co się dzieje, po prostu w porównaniu do wydarzenia. Niezależnie od tego, jak wydarzenie było ponure i przykre i fatalne, to takie wydarzenia mają miejsce w demokratycznych krajach w gruncie rzeczy wszędzie, co pewien czas, oby jak najrzadziej. No przypomnę sprawę Igora Stachowiaka w Polsce. No więc dokładnie. Oczywiście to budzi emocje ogromne, bo przecież policja ma służyć prawu, ma egzekwować prawo, a nie ma łamać prawa. Więc te emocje są naturalne. Ale to, że przekłada się to na zjawisko właśnie tego typu, jeszcze mające międzynarodową skalę, no zwłaszcza oczywiście w krajach zachodnich, bo dla ludzi obserwujących to z zewnątrz z pewnym dystansem, nie funkcjonujących w tej kulturze, w tej gorsecie poprawności politycznej, to wygląda groteskowo i dosyć śmiesznie. Groteskowo, ale jednocześnie przerażająco. Wie pan, w mediach społecznościowych można znaleźć bardzo dużo zapisów z ostatnich dni, kiedy
Ludzie na ulicach biali zmuszani są do jakichś aktów ekspiacji i robią to. Robią to bez przymusu, klękając przed swoimi czarnymi współobywatelami i wyznając winy, ba, całując ich w stopy. To są nieprawdopodobne zupełnie sytuacje. No, nieprawdopodobne, ale ja bym zwrócił uwagę na coś, co jest, co nie pasuje do właśnie tej poprawności politycznej, ale osobami, które są najbardziej atakowane i spotkają się z największą agresją, są czarnoskórzy policjanci. Policjantów czarnoskórych w Stanach jest bardzo dużo. Oni biorą udział również w tłumieniu tych zamieszek. I to oni spotkają się z agresją ze strony protestujących. I to jest pytanie po prostu o czarną społeczność. Wracamy do tego pana ogólnego pytania na początku. Co z tą czarną społecznością jest? Znaczy, czarna społeczność po prostu okazuje się nie wykorzystała w sporej części tego, co wywalczyła sama kilkadziesiąt lat temu. A czy to nie jest tak, że te uprzedzenia rasistowskie współczesne, we współczesnej Ameryce są silniejsze właśnie wśród czarnej społeczności niż wśród białych? Pan powiedział o tym wszystkim, co się dokonało w ciągu tych kilku dekad, co zmieniło obraz Ameryki i zmieniło te stereotypy przecież też bardzo. Natomiast ja takie dane widziałem, dane, które opracowuje Biuro Statystyki, które podlega Departamentowi Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, dane dotyczące przestępstw motywowanych rasistowsko. Ja wiem, że to jest pewnie trudne do zdefiniowania, ale odwołuję się do statystyki. Z tych statystyk wynika, że znacznie częściej, to wielokrotnie częściej, tego rodzaju przestępstwa motywowane rasistowsko w Stanach są udziałem czarnych wobec białych, a nie odwrotnie. To są dane za 2018 rok. No bo rasizm występuje po obu stronach. Oczywiście rasizm w przypadku społeczności czarnej to jest rasizm słabszych jednak, to dużo mówić. Przepraszam, i na dodatek rasizm podbudowany resentymentami, bo rzeczywiście te resentymenty są bardzo głębokie, tak jak problem rasowy w Stanach Zjednoczonych sięga korzeni tego państwa. Ale tak, jeszcze na dodatek, jeżeli pan mówi o statystyce, no pojawiły się opracowania, które mówią o tym, jak prześladowana jest przez organa wymiaru sprawiedliwości, policję, społeczność murzyńska. Tylko z reguły zapomina się dodawać, jaka jest statystyka przestępczości w tej społeczności. Bo to jest społeczność, mówię o tej części zwłaszcza, która mieszka w tych inner city, czyli właśnie w centrach miast, w dzielnicach murzyńskich, to jest zainfekowana przestępczością. I to brutalną przestępczością. Ponad 50% wszystkich morderstw z użyciem broni palnej jest sprawcami są murzyni. Na dodatek jeszcze, co tu dużo mówić, większość tych morderstw jest popełniana na członkach własnej społeczności. Czyli mamy do czynienia po prostu z zainfekowaną przestępczością społecznością. I ta społeczność, mówi już w tym momencie o wszystkich Afroamerykanach czarnoskórych, którzy w tej chwili biorą udział w tych protestach, nie jest w stanie odpowiedzieć na te problemy inaczej, niż tylko oskarżając państwo amerykańskie, wychodząc na ulicę, kiedy ma ogromne możliwości poprawiania doli tej społeczności, naprawy tej społeczności, podniesienia jej poziomu innymi środkami, takimi, które są dostępne w demokratycznym kraju. Jeżeli pan mówi o czarnych panterach, wspomniał pan, przepraszam, kto pomógł czarnej społeczności podnieść się z poziomu właśnie czasów segregacji i rzeczywistego prawnie sankcjonowanego rasizmu? Nie czarne pantery, absolutnie nie. To był Martin Luther King, to były pokojowe protesty, to była organizacja, która się w tej chwili zapomina, ale która działała od początku XX wieku co najmniej. Ale jednak dla wielu czarnych Amerykanów to nie, Malcolm X jest kimś w rodzaju proroka, bohatera, idola, do którego się odwołują z puścizny. Bo to łatwo sięga się po te wzorce. To jeżeli ma się tłumioną frustrację, agresję, to proszę bardzo, to jest świetny pomysł. Jest to pomysł usprawiedliwiający również. A ja bym zwrócił uwagę, że młody człowiek, który mieszka w tym getcie murzyńskim, który idzie do koleżu wysiłkiem całej swojej rodziny, ciężko pracującej, bo z reguły tam są niskopłatne prace. Notabene epidemia pandemii najbardziej uderzyła w te społeczności, nie tylko pod względem zdrowotnym, ale również jeśli chodzi o lądowanie na bezrobociu, bo te niskopłatne prace to były pierwsze, z których się lądowało na bruku.
nawet przy zasiłku dla bezrobotnych. Więc ten młody człowiek, który wysiłkiem całej rodziny i swoim idzie do koleżu, patrzy jednocześnie na swoich kolegów, którzy żyją z handlu narkotykami, obwieszeni złotymi łańcuchami i są królami ulicy, są królami życia. To są te wzorce, które dominują w społeczności murzyńskiej wśród młodych. Bo jak mówimy o statystyce przestępczości, ja zwrócę uwagę na jeszcze dwa takie elementy, może dużo o tym mówić. Po pierwsze, te różnice w represjach wobec społeczności murzyńskiej w stosunku do białej społeczności są coraz mniejsze w miarę wieku. Znaczy w im starszej grupie wiekowej, tym mniej jest różnic. Czyli dotyczy to przestępczości młodych. Tak samo jeśli chodzi o różnice regionalne. Tradycyjne społeczności murzyńskie na południu są mniej zainfekowane przestępczością niż społeczności murzyńskie na północy, w tych miastach, gdzie wielka migracja spowodowała powstanie tych murzyńskich dzielnic, które są najbardziej chorą częścią Ameryki. Ostatnie pytanie, mamy minutę, więc poproszę pana o, panie Jarosławie, lapidarną odpowiedź. Czy ta rewolta, którą rebelia, która przechodzi przez Amerykę, może podważyć szansę na reelekcję Donalda Trumpa? Jest pytanie o tę część Ameryki, która nie protestuje, bo widzimy na ulicach, jednak te demonstracje nie mają masowej skali. To są manifestacje kilkutysięczne, góra kilkunastotysięczne. A jest też cała Ameryka, która nie protestuje. Jest też ta Ameryka, której nie widzimy w tej chwili na ekranach telewizorów. Ja oglądałem taki obrazek w sieci w małym miasteczku na zachodzie stanu Washington, jeśli nie mylę, czy Oregon, gdzie miejscowa społeczność po prostu wystawiła straż obywatelską, mającą bronić przed zewnętrznymi napastnikami, którzy mieli tam przyjeżdżać, demonstrować, a przy okazji rabować miejscowe sklepy. Więc jest też inna Ameryka. Jest pytanie, która Ameryka i pytanie, jak Ameryka zareaguje na to wszystko. Pytanie, czy ta polityczna poprawność, która każe ustępować w momencie, kiedy zdarzają się takie rzeczy jak teraz, czy ludzie będą chcieli bardziej porządku i spokoju, czy będą też właśnie akceptowali te normy, które są nowością w porównaniu między innymi do lat 60., o których mówiliśmy na wstępie. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Wszystkiego dobrego. Dziękuję nawzajem. Kłaniam się. Pan Jarosław Guzy, komentator polityczny, ekspert do spraw międzynarodowych, był gościem dzisiejszego programu W Punkt. Ryszard Gromadzki, do zobaczenia.